Dzień dobry. Leżę sobie, wypoczywam. Wakacje w końcu. Tak myślę trochę o młodości, trochę o starości. Tak przyszło mi do głowy kiedyś, że czym się różnią młodsi od starszych. Każdy stary był młody. Żaden młody nie był stary. Niech to będzie taką moją myślą złotą. Leżę sobie. Nie, bo mówi się na przykład, że starzy stale czegoś zapominają, że mają kłopoty z pamięcią. Mają może i kłopoty z pamięcią, no rzeczywiście to się zdarza, ale wszystko świadczy o tym, że to młodzi mają kłopoty z pamięcią. Ja na przykład, jest taki piosenkarz, nazywa się Piotr Żubik i ogłosił, że on nie jest Piotr Żubik, tylko Rubens. Może chce być taki sławny, jak ten Rubens do tej pory jest. No, Rubens to się obiło uszy, prawda, że to jest jakiś plastyk, malarz, coś. W każdym razie dziecku się jeszcze czymś kojarzy. Dziecku, przepraszam, czy młodej osobie. No także dlatego tak chyba robią. No, jest, no na przykład jest grupa Mozarta, prawda? No to Mozart, bardzo znane nazwisko, prawda? No, co tu dużo gadać, to jest bardzo znane nazwisko. Chyba każde dziecko słyszało o Mozarcie. A kto by spamiętał tam, że tam jest Filip Jaślar w tej grupie Mozarta. O, kartką muszę się posłużyć. Michał Sikorski, Paweł Kowalik, Bolesław Błaszczyk. Kto by to zapamiętał? A tak, grupa Mozarta, wszystko jasne. Myślę, że dlatego ostatnio tyle się słyszy o grupie Wagnera. Też kompozytor, prawda? No i tak sobie myślę i zasnąłem. I przyśniło mi się takie wielkie pole, takie pole po horyzont. I to było pole pełne truskawek. Tylko nie było napisane tam na tablicy, że to są truskawki, tylko Tuskawki. Czyli tak jakby ktoś, kto pisał ten napis, wiedział, że Donald Tusk ma problemy z wymawianiem R. I tak się ucieszyłem, że takie wielkie jest to pole Tuskawek. I wtedy pojawił się taki niezbyt wysoki mężczyzna ze złą twarzą, z takim jakimś parauśmiechem i powiedział, to nie są Tuskawki. To są Erdbeere po niemiecku. No i zbudziłem się. No to do zobaczenia za jakiś czas.